Hello everybody, jestem Radosław, jestem kolarzem wybitnym, a jak wiadomo, kolarze wybitni to mają w życiu przesrane. No teraz mnie na przykład Stowarzyszenie Kolarzy Wybitnych w delegację wysyła do Szwecji, żeby nauczyć Szwedów jeździć na rowerze, no bo podobno nie potrafią. Trochę się boję tego zadania, bo warunki skandaliczne. Myślałem, że jakąś limuzynę po mnie przyślą, albo jakimś samolotem chociaż polecę, a tu trzeba na prom zaraz uderzać. No. Jeszcze na ten prom muszę dojechać, ze stacji chyba kilometr jest. Burdel na kołkach. A jakby co, to burdelowe koszulki z ptakiem są już dostępne. Można sobie kupić czy coś. A gdzie? Link będzie pod filmikiem. No dobra, no to wio. Jest o tyle dobrze, że jakby się okazało, że Szwedzi są bardzo oporni na przyswajanie nowej wiedzy kolarskiej, to będę miał kilku asystentów do pomocy. No tak mniej więcej będzie ich około 400 podobno. Teraz dopiero zadanie, żeby wsiąść na dobry prom. Tadam, trafiłem na dobry. Jest piwo. O matko. Co to taki porządek? Trzeba zaraz jakiś rozpizdziaj zrobić chyba. A ja życzę przyjemnej podróży. Masakra. Sam Rod Stewart nas budził. Jakby ktoś nie wiedział, to jest najbardziej znany Szwed. Ale na śniadanie o 6 rano ja złego słowa nie powiem. I tym sposobem o godzinie 8 już będę gotowy na obiad. No, a ta impreza tak w ogóle to nazywa się Rowerowy Potop AZS. Cześć, po szwedzku, hej! Hej! Hej, hej! Hej, hej. To AZS w nazwie jest po to, żeby wszyscy wiedzieli, że to sportowcy sami są. Żeby jakiś grubasz się przypadkowo nie zapisał. O, na tej wyspie to nawet ja mogłem zamieszkać. Nikt by mi przynajmniej nie zawracał dupy. Nie, że sąsiedzi, remonty. No i niestety, no, dopłynęliśmy. Zaraz trzeba będzie na ten cholerny rower wsiadać. Jest szansa, może jeszcze roweru nie znajdę swojego. No pierwsze kółko zrobiłem i go nie ma. Może wypadł w czasie rejsu, bo ja go nie przywiązałem. Drugie kółko i nadal go nie ma nigdzie. No ja pierdzielę, znalazł się, no. No i cholera, trzeba na niego wsiadać. No to wio! No tak, to ja mogę jeździć. Tu jest niby jakiś zjazd. Pewnie byłoby lepiej, gdybym hamulce przygotował. A tak to ja średnio w nie wierzę, szczerze mówiąc. Więc ja już wolę zejść. No nikt mi nie mówił, że mam hamulce przygotować. Ale trzeba przyznać, że ten mój sprzęcior to najbardziej profesjonalnie wygląda ze wszystkich. No, ostatnie zapięcie. I mam nadzieję, że się nie rozwali. No niby 400 osób, a przecież od razu widać, kto tu jest wybitny. No i się cholera zaczęło. Do wyboru było 6 tras. Ja wybrałem oczywiście tę najkrótszą i najłatwiejszą. Tak? Zieloną. Prawie. Prawie? Oho, pierwszy podjazd. No już chyba wiadomo, kto zamyka stawkę. O, tam gdzieś z przodu jest grupa. Kiedy powiem sobie dość, kiedy? No takie piosenkę, żem słyszał na promie i po 12 kilometrach trasy to pytanie do mnie powraca. Może to jest ten dzień, kiedy trzeba powiedzieć sobie dość. Oho, jakieś widoki. Nie ma nic gorszego niż widoki, bo to zawsze oznacza, że trzeba pod górę podjechać. Rzadko kiedy widoki są w dół. Tak w ogóle to dziś kręcimy się w okolicach Karlskrony. Karlskrona! Tak się rozpędziliśmy, że chyba do Holandii dojechaliśmy. Wiatrak jakiś. No jak nic, Holandia. No dobra, oficjalny komunikat brzmi. Znudziły mi się te podjazdy. Naprawdę mi się znudziły. Ze mną można tylko pójść na wrzosowisko. La la la. Hello everybody. Karlskrona na 33 wyspach jest położona. Ach, i my tak krążymy od wyspy do wyspy. Czyli generalnie jak ktoś jest uczulony na wyspy, no to miałby tu przesrane. Tak jak kolarz wybitny ma zawsze. Uwaga, idę zobaczyć kamieniołom. Oczywiście jako ostatni, bo ja wszędzie dojeżdżam, się okazało jako ostatni. Wszyscy wracają, a ja dopiero idę. No piękne, piękne. Ale nie wiem, czy nie wolałbym tu hamulców przerzucać, niż jeździć na tym cholernym rowerze. No i odłączyłem się od grupy. Oni pojechali do miasta, 34 km chyba tam są. A ja mam 8 km do łódki i też do tego miasta se dopłynę. Mają jakieś drobne ciśnienie na kilometry. Ja też mam ciśnienie, ale bardziej na piwsko. Tylko problem taki, że tego piwska tu nigdzie nie ma.
No tylko sam ruszyłem, ze 200 metrów przejechałem i od razu atrakcja się trafiła, łańcuch mi spadł. No za spokojnie był. A ten znak to co to oznacza? Taka zagadka. A mi to wygląda na coś typu, uwaga tygrys. To trzeba stąd spierdzielać. Ależ ta łódeczka zapierdzielała już na miejscu. No taka łódka to bardzo dobra rzecz. Jak będziecie mieli okazję kiedyś skorzystać, to łódki nie powinno się odmawiać. O, łódki się nie odmawia. No i jestem już w centrum Karlskrony i proszę nikomu nie mówić, ale skurcz mnie właśnie złapał. Taki kurna obrzydliwy, że ja pierdzielę. Proszę nikomu nie mówić, bo to trochę obcie. A co się w ogóle zwiedza w Karlskronie? A skąd ja mam wiedzieć? Rynek podobno jest piękny. Właśnie tu stoję i rzeczywiście jest piękny. I Muzeum Marynarek jest. Wszyscy się zachwycają Muzeum Marynarek. Tam marynarki. Ludzie, gdzie ja i marynara? Ja to co najwyżej futro albo carbonara. Gdzieś w ogóle wyczytałem, że w Szwecji to najważniejsze jest, żeby skosztować narodowego dania. No kebab też raz będzie grany, ale tam było napisane w tym źródle, nie wiem jakie to było, że narodowym daniem Szwecji jest kawa. Że we Włoszech to podobno ta kawa ichniejsza to jest kał w porównaniu do tego, co tutaj serwują. No to zobaczymy. Co ja zrobiłem? Taki ze mnie kawo, że z przyzwyczajenia pisku zamówiłem. Ja pierdzielę. Spokojnie, przy następnym razie w Szwecji kawa będzie. Tak serio to sobie o tych skurczach przypomniałem. A co jest najlepsze na skurcze? Uwaga, a teraz będzie element żartu. Raz na kilka odcinków się trafia, ale to nie będzie żart mój, więc proszę się nie obawiać. Otóż wrzuciłem na Twittera zdjęcie, jak piję piwo i podpisałem je, że 12 km do mety, złapałem je skurcze, co jest zgodne z prawdą, więc trzymajcie kciuki za kolarza wybitnego. Na to ktoś odpisał, a Rafał Karaś się wycofał. No nie wiem, no mnie to śmieszy. No dobra, żarty się skończyły, trzeba jeszcze na ten cholerny prom dotrzeć. 12 km chyba jest. Już za chwilę, godzinę chyba z hakiem mamy prom powrotny do Gdyni, więc można już ten potop powoli podsumowywać. Więc ja podsumuję tak. Imprez niezły. Moim zdaniem wybawiłem się tu lepiej niż gdybym pojechał na obóz Lasu Chity. O! 69 km wytrzymał dzisiaj ten piździk. Nie wiem jak on się czuje, ale ja się czuję tak, że dzisiaj piwko na promie i dyskotekę odpuszczam. Oj, tam żartowałem. Żeby kupić dobry salce, są trzeba dać 20 zł.